W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dzisiaj, gdy spojrzymy na Ewangelię Świętą, to w ostatnim zdaniu słyszymy, że zostawili wszystko i poszli za Nim. Zostawili wszystko. Dzisiaj ci, którzy zostawiają wszystko, to się zaliczają do stanu zakonnego. Od początku aż do obecnych czasów, kiedy w czasie pomieszania powszechnego wszystko jest poplątane i trzeba wszystko powoli układać na nowo, abyśmy mieli w głowie porządek. Pan Jezus i Matka Boża to jest wzór niedościgły, natomiast nieustannie powinien być wcielany w życie przez wszystkich, którzy noszą zaszczytne miano chrześcijan. No i ten ideał w czasach starożytnych był realizowany przede wszystkim przez właśnie ideał męczeństwa i dziewictwa. Potem, kiedy czasy prześladowań, przynajmniej ze strony zorganizowanego państwa, ustały, no to ludzie zaczęli organizować się poprzez życie gdzieś na pustyni, życia nachoreckie, wspólnoty mnisze, i tak powstawały zakony, które dzisiaj znamy z tych owych trzech ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, jako doskonalszy sposób naśladowania życia Zbawiciela naszego i Matki Jego Przenajświętszej. No i taka ta piramidka doskonałości chrześcijańskiej od Pana Jezusa i Matki Bożej przez właśnie męczeństwo, dziewictwo, życie pustelnicze, mnisze, śluby zakonne, zakony kontemplacyjne, czynne, wreszcie małżeństwo, no, jako podstawa tej piramidy. No, skąd się przecież wierni jednak chrześcijańscy muszą brać? No ale ideał jest taki, aby zawsze naśladować to, co jest doskonalsze od nas, czyli to, co jest wyżej. I wierni, którzy pełnili życie w świecie i trudy małżeńskie ze sobą dźwigali, jak to dzisiaj pięknie ujął święty Paweł, wszyscy chrześcijanie w jakiś sposób cierpią poprzez rodzenie się do nowego życia w niebie. To jest to, bo całe stworzenie wzdycha i jęczy w bólach rodzenia. No ale ponieważ w życiu małżeńskim te słowa i dosłownie, i przenośnie są realizowane, a ponieważ ideał ten zakonny raczej nie był w tym stanie możliwy do zrealizowania, chyba że komuś obumrze małżonek, co nie daj Boże, aby stało się zbyt prędko. Natomiast wykształciła ich instytucja tak zwanych trzecich zakonów. Można było do konkretnej wspólnoty, o konkretnej duchowości należeć, czy to będzie dominikańska, franciszkańska, karmelitańska, czy jakaś inna. Trzeci zakon, czyli związanie się z duchowością zakonu i na ile to możliwe w danym stanie, próba zjednoczenia się duchowego, a także z pewnymi praktykami ascetycznymi czy pokutnymi, które dany zakon ze sobą praktykował, a w nagrodę za to było się, gdy ktoś był oficjalnie przyjęty, to jeszcze nie tak dawno, gdy ktoś umarł, to był chowany w habicie danego zakonu, ponieważ należał do rodziny zakonnej w sposób jak najbardziej pełnoprawny. To się stąd nazywało czwarty zakon. Przepraszam, trzeci zakon. Pierwszy zakon to był męski, drugi zakon zazwyczaj kontemplacyjny żeński i trzeci zakon był właśnie dla świeckich. Będąc członkami trzeciego zakonu, już tak w pewnym sensie nie do końca świeckimi byli, ale pełnili posługę w świecie, przede wszystkim w małżeństwie. Natomiast przy zakonach reguły świętego Benedykta nie było trzeciego zakonu w takim pewnym tego słowa znaczeniu, jak przy świętym Franciszku czy Dominiku, czy w zakonach karmelitańskich, natomiast była instytucja oblatów świeckich. Oblat to była osoba związana z konkretnym klasztorem. Nie tyle z zakonem, co z konkretnym klasztorem. I została ona tworzona przez Don Prospera Grangera, ten, który odnowił Benedyktynów po katastrofie francuskiej rewolucji, którego już nieraz przywoływałem i pewnie jeszcze nieraz przywoływać będę, bo to jest postać godna tego, aby ją co jakiś czas o niej wspomnieć, ze względu na zasługi, które przyniosło dla Kościoła Świętego. I kiedy on odnowił tych benedyktynów, a był to ksiądz diecezjalny, proszę sobie wyobrazić, ksiądz diecezjalny, jakiś tam wikariusz parafii, postanowił, że odnowi zakon benedyktynów i stał się pierwszym benedyktynem po rewolucji francuskiej. I wrócił do ruin Solem, odbudował je i na nowo przywrócił mu dawną świętność. Jest też uważany za takiego ojca tego, co się potem było nazywane ruchem liturgicznym, gdyż zwrócił na to baczną uwagę, aby budować życie chrześcijańskie nie na pobożności jakiejśkolwiek innej, a przede wszystkim na tej, która wypływa z samego źródła, czyli świętej liturgii, której Kościół dnia każdego chwałę Panu Bogu oddaje.
No i oczywiście razem ze wspólnotą mniszą, która tam bardzo szybko zaczęła się rozrastać, i także na sąsiednie klasztory, zaczęli przychodzić ludzie, którzy właśnie byli pociągnięci tą wonią tej słodyczy, która biła z takiego klasztoru. Kto taki klasztor widział, to wie, o czym ja mówię, a kto nie widział, to może sobie jedynie tylko wyobrazić, a naprawdę jest to coś wspaniałego. Jak wygląda służba Boża w takim klasztorze, gdzie żyją mnisi właśnie według tych trzech ślubów, według starożytnej reguły Benedykta, bo benedyktyni sięgają starożytności i żyją właśnie życie zharmonizowane z naturą, dzień, noc, pory roku, nieustanna, jak to dawniej się mówiło, chwalba dla Pana Boga. No i świeckich też to pociągało. Przychodzili do klasztoru, patrzyli, modlili się, też jakoś chcieli w ten sposób żyć regułą świętego Benedykta. No i on na ich prośbę niejako na nowo wskrzesił tą instytucję świeckich oblatów. No i ponieważ oni go naciskali, więc też popełnił takie krótkie dziełko, które my mamy też ambicje w naszej oficynie wydawniczej, które uda się, jak mam nadzieję, wreszcie powołać do życia, w całości wydać. Ono jest nieduże, tam raptem, nie wiem, czy będzie nawet 16 stron. Nazywa się to po francusku L'Église ou la Société de la Louange Divine, to znaczy Kościół, czyli Stowarzyszenie Chwały Bożej. Jestem pod wrażeniem, jak pięknie ujął to opat Granger. Kościół, czyli Stowarzyszenie Chwały Bożej. Każdy z nas żyje dla Bożej chwały. Po to nas Pan Bóg stworzył, abyśmy Go poznali, chwalili Mu wiernie, służyli i tym sposobem żywot wieczny otrzymali. A ponieważ nie żyjemy sami, jesteśmy złączeni więzami wspólnej wiary w sposób mistyczny w Kościele katolickim, dlatego przenośnie oczywiście możemy nazywać się pewnym Stowarzyszeniem Chwały Bożej, bo my żyjemy dla chwały Bożej, po to tu przyszliśmy dzisiaj, by Panu Bogu chwałę Trójjedynemu oddać. I w tej krótkiej pozycji Don Granger dzieli na dwie grupy, dla świeckich i dla świeckich kapłanów, czyli diecezjalnych. Chciałbym wam przeczytać krótki fragment tego, co napisał do świeckich, aby każdy mógł się sam zapytać własnego sumienia, czy on do takiego stowarzyszenia oblatów by się nadawał, czy też nie. Czy spełnia te postulaty, które tutaj Don Granger, on też z pewnym ociąganiem to napisał, bo mówi, że w sensie ścisłym to taki oblat nic innego niż każdy pobożny chrześcijanin nie będzie robił nic innego. Ale naciskany napisał, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni, bo niezwykle jasny, precyzyjny język i dający pewne światło, jak taki członek stowarzyszenia Chwały Bożej ma postępować. Nasz Pan Jezus Chrystus za pośrednictwem Kościoła przekazuje swoim wiernym wszystkie łaski, które dla nich wysłużył przez swe wcielenie i odkupienie. Dlatego chrześcijanom powinno zależeć wyłącznie na trwaniu w zjednoczeniu z tym świętym Kościołem, który będąc oblubienicą naszego Pana jest zarazem ich matką. Mając na względzie wzrost i zaufanie do niej i ożywienia uczuć zjednoczenia, które powinni dla niej bez przerwy żywić, powzięto myśl utworzenia pobożnego stowarzyszenia osób przyjmujących za swój cel poznanie dobrodziejstw, które Bóg nam udziela przez swój Kościół oraz coraz ściślejsze z nim powiązanie, aby bardziej się zjednoczyć z Jego boskim oblubieńcem. Stowarzyszeni będą rozumieli, że im bliżej będą się trzymać Matki, którą Pan im dał, tym będą bezpieczniejsi, a także ich dzieła będą bardziej zasługujące. Ten stan poddania i miłości względem świętego Kościoła usposobi ich do trwania zawsze w zjednoczeniu z Nim we wszystkich dziełach, które mają za cel uczczenie Boga. Wyrobi w nich również przekonanie, że jest to środek dający im ich poszczególnym dziełom wspaniały wzrost wartości i zasługi. Siedem sakramentów, których strzeżenie i rozdzielanie Pan, wstępując do nieba, powierzył swemu Kościołowi, będzie dla nich przedmiotem najgłębszego uszanowania. Będą się także strzegli, by nigdy nie pomylić tych skutecznych środków powodowania łaski ustanowionych przez naszego Zbawiciela z żadnym innym dziełem, które pochodziłoby ze świętości osobistego takiego lub innego człowieka.
Świętą ofiarę mszy, będącą tą samą ofiarą, która dokonała się na krzyżu, będą uważali za główny środek uwielbienia Boga, składania Mu dziękczynienia i przebłagania Go i uzyskiwania Jego pomocy. Gdy chodzi o komunię świętą, której posiadanie wchodzimy przez złożenie świętej ofiary, stowarzyszeni nie będą jej pomijać w swym uszanowaniu i w swej miłości. Będą się czuli zobowiązani do przystępowania do niej zgodnie z zamiarem jej boskiego ustanowiciela. Ich kult religijny, oświecony przez nauczanie i praktykę Kościoła Świętego, przejawi się także w czułym i głębokim nabożeństwie do Najświętszej Niepokalanej Matki Boskiej, w gorącym nabożeństwie do świętych aniołów i do świętych, których Kościół otacza swoim kultem. Jako prawdziwi katolicy nie będą się w ogóle obawiali odznaczania się przez swoje uszanowanie dla świętych relikwii i świętych obrazów, przez swoje poważanie dla pielgrzymek. Aby zatem pomóc w zachowaniu i wzroście ducha katolickiego, którego zwyczaje są wyżej opisane, założono stowarzyszenie, którego członkowie dla oddania czci Bogu i dla zapewnienia o swojej wierności zobowiążą się do następujących praktyk. W niedzielę i święta będą z chęcią uczestniczyli we mszy uroczystej w kościołach, gdzie celebruje się ją z obrzędami i śpiewem kościoła. Jeśli byłoby to dla nich rzeczą niewygodną, przystępowanie do komunii o późnej godzinie, będą się starali uczestniczyć wcześniej we mszy cichej. Będą z uwagą podążać za wszystkimi obrzędami i ceremoniami wykonywanymi przez kapłanów i sługi ołtarza, aby przez nie pojąć ich znaczenie i w nim zasmakować, a także aby zasługiwać w ten sposób na zaczerpnięcie z nich łaski, którą złożył tam Duch Święty. Będą podążali za śpiewami Kościoła Świętego, posługując się w czasie potrzeby tłumaczeniami, aby nabyć zrozumienia formuł. Uczestnicząc w świętych misteriach, nie będą się rozpraszali książkami, które mogą świetnie służyć przy innych okazjach, ale które w tym momencie będą im przeszkadzały, odciągając od świętej liturgii. Tutaj zrobię krótki komentarz. Chodzi nie o mszaliki, które to właśnie od momentu ruchu liturgicznego zaczęły być popularnie drukowane, które zawierają właśnie święte formuły, o których jest tu mowa, w tłumaczeniach i w tekście w języku świętym. Don Granger mówi o ówczesnej praktyce czytania różnych pobożnych książek do rozmyślań w czasie świętej liturgii, żeby jej poniechać albo odłożyć na czas inny niż msza święta, a na samej mszy świętej czytać przede wszystkim święte teksty, którymi Kościół się modli danego dnia i danej chwili. Dziełem pobożnym, do którego będą się najbardziej przykładali, będzie uczestnictwo w świętej ofierze, gdzie odnawiana jest męka naszego Pana. Będą składali Bogu boską ofiarę w jedności z Kościołem w poczwórnym celu uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby. W dni, gdy nie będą przystępować do komunii, dopełnią komunii duchowej w chwili, kiedy kapłan spełnia komunię sakramentalną, a przygotują się do tego przez akt skruchy i ofiarę z samych siebie naszemu Panu. Oprócz świętej ofiary mszy, niczego nie będą mieli w tak wielkiej cenie jak oficjów bożych, których Kościół składa swój nieustanny hołd przez godziny kanoniczne. W niedzielę i święta będą się czuć zobowiązani do uczestniczenia w nieszporach i komplecie. W miarę jak to możliwe będą się starali złączyć ze świętym Kościołem w śpiewie psalmów i hymnów. Jeśli Bóg udzieli im łaski zasmakowania w psalterzu, będą Mu szczególnie wdzięczni, pamiętając, że w wiekach wiary Bóg udzielał się duszom właśnie przez psalmy. Będą woleli kościoły, w których oficjum Boże jest celebrowane według reguły kościelnej. W swoich szczególnych nabożeństwach będą chcieli posługiwać się modlitwami kościoła jako wyrazem swego przywiązania. Skoro Kościół Święty jest dla wszystkich wiernych matką, bez której nie mogliby oni mieć Boga za Ojca,
stowarzyszeni będą starali jednoczyć się we wszystkich sprawach z Jego Duchem. Będą mieli dla swego prawomocnego biskupa uszanowanie i poddanie, które są winni przełożonym należącym do świętej hierarchii, będą uważali za dzieło najmilsze Bogu, przykładanie się do dawania Kościołowi świętych sług, zdolnych do nauczania na temat doktryny, gorliwych dla Królestwa Jezusa Chrystusa i dla uświęcenia dusz. Ten sam duch wiary natchnie ich do wielkiego uszanowania dla ślubów, które dodają do czynności chrześcijanina nową zasługę. Z tego powodu stan zakonny, który jest ustanowiony przez trzy śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa oraz znajduje swoją najpełniejszą i najstarszą formę w zakonie mniejszym, będzie dla wszystkich stowarzyszonych przedmiotem czci szczególnej. Ponadto razem z Kościołem będą uznawali i miłowali w każdym innym zakonie cel, dla którego został zatwierdzony oraz dobro, które dotąd zdziałał lub do którego czynienia jest wezwany. Będą mieli szczególne poważanie dla pięknego imienia chrześcijan, które zostało ukształtowane od imienia Chrystusa Pana, Syna Bożego i Syna Człowieczego w jedności osoby. Uczynią sobie znakiem honoru swój przydomek katolików, który ich odróżnia od tych, którzy przyjąwszy chrzest, nie przynależą już do prawdziwego społeczeństwa chrześcijańskiego. Będą przywiązywali dużą wartość do znaków wiary katolickiej, którym Kościół udzielił błogosławieństwa mającego w nim swoje źródło. Oleje święte, woda święcona, świece gromniczne, palmy z niedzieli palmowej będą przez nich traktowane z pełnym rozumienia uszanowaniem, a w nabożeństwie i za przedmiot kultu będą zawsze wybierali to, co nosi ślad władzy niebieskiej, którą wykonuje Kościół Święty. Będą przykładali uwagę do świąt Kościoła, do ceremonii, których wtedy używa Kościół, a nawet do rubryk, których przestrzega. Zawsze będą chcieli wiedzieć, pod opieką jakiego świętego znajduje się dany dzień. Będzie im znany kalendarz liturgiczny, który znali tak dobrze nasi ojcowie w wiekach wiary. Żywoty świętych, atrybuty, z którymi zgodnie z życzeniem Kościoła przedstawia się ich od dawniejszych czasów. A jeśli będą mieli wpływ na wychowanie młodzieży, zapragną wdrożyć młodych w te pobożne dążenia, które były powszechne w wiekach wiary. Praktyki pobożne, rozpowszechnione wśród wiernych, będą im drogie w miarę jak uzyskały aprobatę Stolicy Apostolskiej. Będą także mieli szczególne zaufanie do odpustów, korzystanie z których Sobór Trydencki określa jako dobre i zbawienne dla ludu chrześcijańskiego. Będą bardzo pragnęli łączyć się z Bogiem przez rozmyślanie lub modlitwę. Będą w tym mocno wspomagani przez swoje zjednoczenie z Kościołem w świętej liturgii. Poszczególne duchowe pory roku będą im objawiały misteria, z których wypływa pobożność i prawdziwy duch modlitwy. Będą często nawiedzali naszego Pana w świętym tabernakulum, a za szczególnie wyróżnionych będą się uważali wtedy, gdy będą mogli uczestniczyć w pozdrowieniu Najświętszego Sakramentu oraz otrzymać błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Powyższe rady były przedmiotem prośby osób umieszczonych przez Boga w relacji z licznymi klasztorami zakonu świętego Benedykta, do którego zdawało się ich przyprowadzić przywiązanie do służby Bożej stawianej wyżej od dzieł prywatnych. Dla ich użytku zredagowano jako mogące służyć ze środek i w rozwijaniu i zachowaniu tego ducha artykuły, które podano wcześniej. Na zakończenie wskażemy im tutaj różne okresy roku, w których będą oni odnawiali ducha ich pobożnego stowarzyszenia. Pierwszym będzie okres Adwentu, żeby zajęli się w całości przygotowaniem siebie do świąt Bożego Narodzenia. Drugi okres Bożego Narodzenia, aby przyszli do kontemplowania boskiego dzieciństwa. Trzeci, święty okres Wielkiego Postu, w trakcie którego będą przygotowywali się przez pokutę do radości Wielkanocy. Czwarty okres Wielkanocy, który przejdą z Jezusem zmartwychwstałym. Piąty,
10 dni między wniebowstąpieniem i pięćdziesiątnicą, które usposobią ich do przyjęcia nowego nawiedzenia Ducha Świętego. Wreszcie ostatnia część, która się nazywa okresem po pięćdziesiątnicy, w trakcie której powinni się ćwiczyć w cnotach i w udoskonaleniu, żeby misteria w nich się wypełniły i żeby dały im prawo do wzięcia udziału w chwaleniu Boga. Tyle, moi drodzy. Zobaczcie, że w rzeczywistości nie ma tam nic innego, do czego nie byłby niemalże zobowiązany każdy pobożny katolik. Dlatego można powiedzieć, że prawie wszyscy tutaj nadajecie się na oblatów do zakonu benedyktyńskiego, gdyż macie w uszanowaniu, mam nadzieję, te wszystkie praktyki, pobożne zwyczaje, obyczaje, nade wszystko świętą liturgię, w której oddajemy cześć i kult prawdziwemu Bogu w Trójcy Świętej Jedynego, jak to robiła Najświętsza Dziewica Maryja i wszyscy święci za nią idący. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.